Zobacz nowe świetne narzędzie w wersji 1.9, przydatne na przykład do świecenia na żywo czy improwizacji: Actions in Pulse. Spójrz na przykład w puli sekwencji. Do tej pory, do odtwarzania sekwencji, niezbędne było przypisywanie ich pod egzekutor i wyzwalanie z okna playback lub hardware'u. Możesz oczywiście używać komend i odtwarzać sekwencje z puli, ale chcemy uzyskać funkcjonalność Direct Action. Jest to możliwe od wersji 1.9. Przechodzę do Pool Settings klikając na logo MA. Znajdziesz tu nowy przycisk Action. Domyślna akcja dla puli sekwencji to Select. Jeśli rozwiniesz listę widzisz więcej możliwych akcji np. Go+. Zobacz, mam zapisaną sekwencję z wieloma Q. Wciskam sekwencję i widzisz Direct Action dla tego obiektu. Mogę w ten sposób odtwarzać Q po Q. Teraz dochodzimy do punktu, w którym możesz wykorzystać tą nową funkcjonalność na różne sposoby. Mogę szybko otworzyć drugą pulę sekwencji i zdefiniować dla niej inną akcję. Na przykład Flash. Teraz dla dolnej puli używam Go, Plus, a dla puli powyżej Flash. Pójdźmy o krok dalej. Dodatkowe akcje możesz wykorzystać również w innych pulach nie tylko dla sekwencji, na przykład dla puli presetów pozycji. Jak wiesz, w Grand tema 3 można odtwarzać presety Selective bezpośrednio z playbacków, w tym phasery, presety pozycji i tym podobne. Możesz to wykorzystać razem z Direct Action, na przykład dla presetów pozycji. Spójrz na przykład. Przechodzę do Pull Settings Presetów Pozycji i wybieram. Go plus. Wybieram spoty i mogę odtwarzać presety, tak jak sekwencje. Jak widzisz, wartości nie są wprowadzane do programera. Action to świetne narzędzie z różnymi trybami wyzwalania dla wielu puls, do improwizacji, do odtwarzania elementów bezpośrednio z puli.